Dziękuję EA Games za zasponsorowanie tego fantastycznego odcinka. Dzisiaj wam przedstawię zupełnie nową, wieloosobową grę Rocket Arena. Gra jest dostępna na takie platformy jak komputer, Xbox, PlayStation, więc możesz sobie w nią zagrać na czym tylko zechcesz. Link do gierki oczywiście znajdziecie w opisie, więc koniecznie ją sprawdźcie. Bardzo rzadko na moim kanale pojawiają się odcinki dedykowane, ale od moich znajomych słyszałem, że ta gierka jest po prostu rewelacyjna, więc postanowiłem, że dzisiaj w nią zagramy i wam ją zaprezentuję. Aktualnie znajdujemy się w trybie treningowym, przetestujemy sobie kilka postaci. W tej grze mamy do wyboru aż 10 różnych postaci z różnymi umiejętnościami. Przede mną stoi jakiś robot treningowy, do którego za chwileczkę będę strzelał. On niestety zginąć nie może, ale wam pokażę mniej więcej o co w tej grze chodzi. Poruszamy się standardowo wsadem, WASD. Spacją sobie podskakujemy, każda postać podskakuje po 3 razy. Ten akurat ma taką umiejętność, że podskakuje 4, ponieważ ma smoka na plecach i go wyciąga w górę. Prawym myszy sobie przybliżamy, lewym strzelamy, to jest normalny strzał, bez przybliżania. Z przybliżaniem walimy już z rakiety. Kiedy chłop w nas wali, robimy unik literką Q. I mamy też dodatkową umiejętność, taki ultimate attack literą shift, znaczy literą shift, z przyciskiem shift XD. Kiedy uderzamy w chłopa, nad nim się pojawia taki czerwony pasek. To jest pasek jakby zniszczenia postaci, przeciwnika. Kiedy pasek mu się załaduje, aktywujemy mega wystrzał, który prawdopodobnie wystrzeli go poza arenę. Okej, powiem wam, że wygląda to naprawdę mega ciekawie. Mi się ta gierka podoba, już się nie mogę doczekać, jak złoję skórę Rogalikowi albo Manojkowi, bo będę z nimi za chwileczkę grał. Wow! Ale jeszcze raz sobie tego bota wyjaśnijmy i leży mega wystrzał, chłop się odbija i wylatuje za strefę. Dobra, przetestujmy sobie kolejną postać, let's go. Do wyboru mamy różne postacie, na przykład taką babkę, takiego chłopa, taką babkę, takiego dzieciaczka. Tutaj dziewczyna strzela z łuku, tu mamy jakiegoś pirata i... Dobra, wybrało nam pirata, nie zdążyłem wam wszystkich zaprezentować. Dobra, trudno, on strzela z tego co rozumiem kotwicami, tak? Tak jest, ładuje kotwicę i bomba! Dobra, zobaczcie, na przykład gruby skacze tylko raz, nie? Jaki ma ultimate attack? O kurcze, jakieś pole uderzeniowe! Dobra, chłopie, ale tutaj powiem wam, że tym grubaskiem ciężko się steruje. Pierwszy raz widzę tak grubego pirata. Wow, zazwyczaj piraci są chudzi, nie? Bo nie mieli co jeść, mają szkorbut. Wiecie o co chodzi. Ała! Dobra, to jest ultimate attack i teraz sobie przybliżymy. No dobra. I chłopa nokautuje, muszę wyprzedzać strzał, bo jego rakietki są o wiele, wiele wolniejsze od tamtego. Dobra, sprawdźmy kolejną postać. Skończyliśmy na piracie. Kolejna pani tak wygląda. Kartami rzuca, takiś jest, nie wiem, ołowiany żołnierzyk, ja tak go nazwę. Chłop ze smokiem. No i oczywiście taka pani na deskolotce. Aha, dobra. Let's kick some ass. Okej, sprawdźmy to. Shiftem sobie przyspieszamy. Dobra, taki ma ultimate attack, czyli to jest bardzo szybka postać i bardzo szybko strzela. Zobaczcie, ja tylko trzymam przycisk lewy myszy i go obijam. Sprawdźmy sobie teraz, co daje drugi przycisk. Aha, literą Q robimy unik. A, ona rzuca jeszcze jakby takie czepiaki, widzicie? Przyklejają się do ściany te granaty. Przyczepmy do chłopa, patrzcie, przyczepił się do chłopa lep. Czyli obijam chłopa i rzucam lepy. Ta postać jest kozacka, serio. Dobra, wypadł ze strefy, tak? A co, jak, co się stanie, jak ja wypadnę? Okej, ginę. Kumam, ale powracam, dobra. Bardzo zaintrygowała mnie ta pani, która rzuca prawdopodobnie kartami. Mistyn! Sprawdźmy ją! No i dobra, czym ona mnie zaskoczy? Jaki ma ultimate attack? O, dostałem jakąś opaskę ninja, dobra. I będę miał ulepszony unik, tak? Szybciej robię uniki teraz. Okej. O nie, ja się klonuję! Czy wy to widzicie? Okej, tu walę z jakichś spelów. A to jest jakaś tarcza, tak? Czy po prostu to jest działko plazmy? Chłopie, strzel we mnie. Nie no, ta postać jest OP. Okej, tak, to jest tarcza, dzięki której mogę zblokować. Dobra, rzucam ci chłopie jakąś bombę pod nogę, co ty gadasz? Łap. I bomba w oko. W sumie tą tarczą mogę też strzelić. Ej, to jest sztos totalny. Klonujemy się. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Aha, klonuję się i zmieniam jeszcze miejsce w dodatku. Co? Wow. Coś kozackiego. Nie no, jest totalna zadyma, co ona robi, nie? Moi drodzy, dzisiaj ze mną Manojek oraz Rogalik, siemaneczko! Witamy, witamy! I gramy teraz starcie knockout, tak to się nazywa. To kogo wybieracie? Dobra, tak jest. Dobra, trzeba brać grubego, gruby to szef. Ja biorę dziadka do orzechów, okej. Okay. Panowie, wierzę was. Pamiętajcie, dajcie z siebie wszystko.
Aha, mamy tak, mamy dziadka, łebka i wujka, tak? Takiego grubego. U tego? Tak, ja jestem dzieckiem. Ty wyski do całego odcinka. Tak. Nie, to takim team kompem to musimy wygrać. Cała familiada, co to jest od razu? Ty, bomba im od razu rzucam. A że ja jestem taki wolny? Namierzyłem kopa jak coś. Nie no! Ale ja jestem dzbanem. Ja nie wiedziałem, że się wlatuje za arenę tak wysoko. Dobra, XD, uważajcie na sufit. Na koło się fokusujemy? Leży? Dawaj ją, mega! Pięknie, 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 dostał KO. Po prawej. Po prawej jest kolejny chłop. Kolejny. Leży! Leży, brawo! Ale nie, chyba padł, czy nie? Nie, nie. Wow, dostaje. Tu jest, tu jest, tu jest. Dobra, będę leżał? Nie, żyje. Jakimś cudem żyje, okej. On ma jakąś ochronę tam w powietrzu. Chwilę poczekam, chwilę poczekam. Dobra, padł, padł. Dobra, super. Dobra, panowie, 2-0, jest dobrze. Od na mnie, pomóżcie. Wieją. Mam problem. Dobra, i tu jeden strzał, pięknie, KO! Dobra, moi drodzy, łatwiutko. Dobra, 3-0 z nimi lecimy. 3 do jajca? S? Mocy rodzinki! Tam jakiś... Dobra, dostał 1-0. Leży dziadek chyba prawie, jest na 0. Nie no, nie trafiłem jej, kurczę, najgorzej. Ja wpadłem, ale dobra. Dużo do mnie. Elo! Bardzo dobrze, panowie. Elo, obijają, ona ma mało! Ona jest na samej górze, co jest? Na samej górze, uwaga. Ja da, ona nie ma życia. Ooo, pięknie! Dobra. Chyba ją skończyłem. Dobra, 5-3. Kasowania, to nawet nie patrzysz, gdzie latasz i ja przynajmniej tak. Dobra, dostał kolejny. 6-3. O nie! Dobra, ładuj go. Pięknie, dobra, pięknie. Dostał. Dawaj, kidosek, ostro. Leży, wywaliłem go. Czyli tam ta dwójka jest na środku, bardzo tak, widzę, mało mają. Ale namierzam je z rakiety, najgorzej. Dostał! Ten na niebie, nie ma nic! On się teleportuje cały czas tam. Jest na zero! Mały. Dobra, widzę dobra, go. Dostał. Nie muszę trafić! Chodź tu! Kurde, co jest z tym? Wracaj do mnie, leży! Pomóżcie mi, bo zginę! Staram się. Jezu, ja nawet nie wiem, co Farej to tam mówi, bo... Tom na deskolotce, Tom na deskolotce pytałem. Dobra, nie widzę. Mam ataki. Grosy, nie? Namierzam, rakieta spada z góry. Nakita. Bo młody mnie musi testować, co jest? Nice, GG. To ten młody dobrze gra, bo on cały czas się teleportuje tak na górę. I za, na hitka jest. Baba jest na hitka, leży. Więc będziecie mieli jakieś bomby zaraz przy sobie, pod E. Kolejny raz się przeteleportowałem. Nie ma jej, przepaść. Pada. 13, 14. Kombosim dem. Namierzona, babka, spada na nią rakieta. Jeszcze zostaje ode mnie takim... Nie wiem, strzałem napalmem, o! Zbliża się zwycięstwo? Kos! Dobra, kolejny porobiony! Dobra, dostała komboska. Ale ma mało! Namierzam ją! Dostanie z rakiety? Dostała! Dostała! Jeszcze jeden kill! Jeden frag, dobra! Easy win, nie? Dobra, pewnie ich porobicie, zanim się zrespię. Nice! GG, panowie! Udało się! Pokcam! Powiem wam, jesteście najlepszą drużyną, z jaką grałem, nie? Serio. Tu coś dostałem, nagrodę. Dostałem nagrodę i... Forelito, 9 knockoutów! Ale to jest ten dziki wąż, czarna pantera. O, ale żeby tak mało obrażeń zadaliście w tym meczu? No ale ile knockoutów, to no się dokładnie. Kto potrafi kraść fragi, ten potrafi, nie? Okej, moi kochani, teraz zagramy sobie 1 vs 1 z Manojkiem. Mano, możesz pierwszy wybrać postać. Nidalka, o kurczę. Izel. No dobra, będzie Izel. Ja sobie wezmę Tap Notcha, tego dziadka. Nie jest no, bardzo dobry. Musimy grać. Jak tym? Z tym samym? To gramy Top Notchem w takim razie. No tak, dobra. No a jak chcesz się 1v1, jak dobra. Nie masz takich samych skilli, to będzie okay. Wiadomo, okay, kto jest okay. Najlepszym Top Notch. No dobra. No to gramy. Do 5 punktów, tak? Do 5 punktów. Dobrze. No jestem mega ciekawy, jak nam pójdzie, stary, strasznie. Bliskie starcia są mega, widzę. Takie średnio bliskie, bym powiedział. O ty kurde. O! Mi? KO! Ej, było blisko. Było blisko, stary. Jeden strzał i padam. Boom! Nie no, kurde. Unik! Dobra. To jest... Co jest? Nie jest łatwe! Nie jest łatwe, stary! 1 na 1 jest ciężkie. Okej, okay, trafiłem. Trafiasz tymi pajacami cały czas. Ej no, jakimi pajacami? Taką samą postacią gramy, byku. No nie, do końca mi się wydaje. Sam dostałem swoim atakiem, czy mi się wydaje? A teraz moim. No właśnie, uj, widzę. To jesteś dobra, robię ci teraz. A ja też jestem trochę tak... No, jeszcze jeden strzał, Mano, i leżysz? Proszę! Jeszcze jeden strzał!
A! Nie no, kto trafi to? Kto to trafi? Nie ja? Maja! Boom! Dostałeś jeszcze od góry. Ej, czekaj, czemu? Co jest? No, tak, żyję, no! Teraz dostałem, teraz dostałem. Stary, ja już puściłem klawiaturę. Ja też, co jest? Czemu on jeszcze? O, chyba dostał ktoś tutaj. O, kolejny strzał. Ała. No nie wiem, no. Ty na blisko jesteś jakiś lepszy. Ładuję. Nie no, muszę go pokonać. Elo, mano! Czekaj. K.O. Wow. To było dobre, to było naprawdę dobre. Oła, oła. Oła, oła. Oła, oła. Mano, uspokój się, mordo. Oła, oła. Nakita, nakita, nakita jest, typo. No traf to, z bliska nie możesz trafić. Dobra. Ej, 2-2. Decydujący punkt, decydujące. No, oła, mano. Elo. Mano. Elo. Unik. Ale stres, ale stres, ale stres. Nie. Nice, GG. Dzień dobry, 3-2 dla Lamanojka. Pięknie, pięknie, nice, nice. To teraz czas na Rogalika. Let's go. Teraz przyszedł czas na Rogalika. Rogalik, masz prawo wybrać postać, jaką walczymy. Dawaj, dawaj. To na ciebie przyszedł czas teraz. Nie. To gramy Nidalkom. Izel. Izel? Izel. Okej, no dobra. Powiem ci tak, nie grałem jeszcze ani razu tą postacią. Więc nie tłumacz, jak nie tłumacz, Rogalik wygra, to wiecie, to wina jest Rogalika. Tak, 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 jasne, jasne. Wina Rogalika, że wygrał. Jesteś gotowy, jasne, czy nie? Jasne, że tak, jasne, że tak. Ale że ty taki jesteś. O Jezu. Ale ona jest... Ale ona jest szybka. Dobra, przygwożdżenie i lecisz, byczku. Hello, winka! Okej, okay, jeden do jaja? Jak tam się grało? Że co? Że kto? Że Rogalik mnie tak wyjaśnia tutaj? No dobra. Dobra. Myślisz? Tak. Nie no, chociaż jeden honorowy punkt, co? Jak tam szefie? Jak tam szefie? Nie no, ja nie potrafię kompletnie grać tą postacią, to prawda, no. No Rogal ładnie. No nie, ja nie, co ty, do trzech walczymy. No idzie, coś uciekł. Baflu. O, o, tu jesteś, tak? Bomba! Dobra, dobra, dobra! Ostatni hitek! Nie! Oj, 0-3! Nie no, Farelski! Dzięki, Rogal, za gierkę, no! No niestety, moi kochani, nie udało mi się wygrać ani z Manojkiem, ani z Rogalikiem, ale na szczęście udało mi się wygrać u Manojka na odcinku, więc koniecznie obejrzyjcie odcinek u Manojka. Link oczywiście do pobrania gry Rocket Arena znajdziecie w opisie, więc koniecznie ją sprawdźcie. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!